Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear. Nie w tą stronę miał iść. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Przywitałem się z wami jedną z animacji. Jedną z animacji, które gra nam daje. Znaczy, które gra nam pokazuje, kiedy mamy wysoką Vinny's Quiet. To jak widzicie, mamy misję już odznaczoną, ale nie jest wykonana, bo to jest ta misja, która na pacjenciku mi troszeczkę nie wyszła. Tak więc w tym odcinku nie będziemy zajmowali się tą, tylko pójdziemy tą misję wykonać, która wedle opisu kontrakt wymaga od nas, abyśmy wyeliminowali 6 jakichś zbuntowanych żołnierzy, dezerterów maybe, którzy są przetrzymywani, wzięci jako więźniowie przez plemię Buta i mamy się upewnić, że nie puszczą farby. No to cóż, wysłuchajmy odprawy i lecimy na misję. There are 6 targets. They're soldiers. The contract is to kill them all. They used to be with a platoon of Mbeli rebels, but then the Buta authorities captured them. There are 2 locations, the Bumpevi plantation and the Kungenga mine. The client is none other than the general they served under. He wants them dead to keep them from talking. A commander murdering his former men. That's what this boils down to. Oj, 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 nieładnie, panie kolego, nieładnie. Dobra, czyli albo... Czyli są albo w kopalni, albo w tym... Albo w wiosce. Kurde, w kopalni Quiet mi się aż tak nie przyda, więc wiecie co? Zmienimy sobie tym razem Quiet na Pieseła. Nawet niech jest w tym, ale może zmienimy mu umaszczenie. Czekaj, gdzie... A, to nie tutaj się zmieniło, dobra, to nieważne. Postać oczywiście dalej gramy Snake'iem. Kwipunek. Chyba nie chcę nic zmieniać. No może tą rękę tylko zmienimy, żeby już nie była ta złota. Bo trochę się wybija ten kolor. To będzie tutaj. Rąsia. W ogóle niby to jest lepsze, nie? Tylko jakby to... Devastating Punch. Nie no, niby to jest lepsze, ale to jest jedno to samo. Tylko w innym kolorze. No, nie. Patrzcie w ogóle, jak to wygląda, nie? Taka rączka. I kurde, jakby tym się lepiej dało latać, to może bym to jeszcze wziął, bo jestem naprawdę ciekaw, jakby to wygląda. Takie, wiecie, celujecie, wystrzał i leci, tak leci po kolei. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i takie puncze lecą po kolei. Na 4 typa naraz. Nawet mi się nie zdziwił, gdyby jakieś trofeum za to było. Mogę ciekawe, czy to się zmienia jakoś wyglądem. To jest takie. Nie, w ogóle się nie zmienia. No ale wrócimy sobie do tego ramienia. Pierwszego, jakie dostaliśmy, bo też rzadko wykorzystuję to porażenie, więc może być to, a trochę szkoda wydawać na to pieniądze. Support weapons, właśnie, czy ja coś tam wydevelopował, a nie, flara już była. O, właśnie, stun grenade, to miałem nowe. Zwykły odłamkowy nie bardzo, klatka też mi nie jest potrzebna. Dobra, przedmioty, coś nowego. Nic. Narzędzia. Są wszystkie maksimum. Bronie tutaj. No mam tylko to, no ale tego niestety lepszego mieć nie będę. Jeszcze. Tutaj snipera, ale powoli idę w tą sniperę, żeby mieć właśnie tłumik, tylko potrzebuję levela moich ziomków, w sensie moich teamów. No i dobra, poza tym nic więcej. Snajperka jako taka się przyda, mimo że jest bez tłumika, ale lepiej mieć cokolwiek, co usypia na dłuższy dystans, niż nic. Dobra, no to cóż. Rozpoczynamy misję. Deploying. Okej, epizod 18. Krew gęsto się leje? Może? There are 6 targets. Our contract is to kill them all. And the client is the general they served under. He
Once them dead to keep them from talking. Check the VI on your iDroid for more information. Okej, sprawdźmy. Okej, taki ziomek. Aha, dobra, jest jeden taki. A dobra, czyli mam jednak rozpisane, dobra, czyli pięciu jest w kopalni i jeden taki jest w tej, we wiosce. Dobra, bliżej mamy to, więc biegusiem. Akurat fajnie noc zapada. Będzie fajnie, tutaj się akurat coś przetworzyło. Jezu, zbieranie tego paliwa to będzie jakaś mordęga. Całej reszty mam pełno, tylko to paliwo mnie ciągle boli. Że tak mało się to przetwarza, tak mało tego się przetwarza. No, dogeł szczęśliwy. Ja będę szczęśliwy, jak uda mi się to zrobić po cichu, nie? Chociaż nie wiem, czy jest na co liczyć. Po tym, jak ostatnia misja mi zajebiście wyszła. No też chciałem po cichu i finalnie... Są pierwsi żołnierze już przez pieseła oznaczani. Clouds approaching. Analysis complete. That's an enemy gunship. Analysis. A single burst from its machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. Zajebiście, jeszcze tego mi brakowało. Analysis complete. Też nie tu. Patrzę, gdzie może gościu stać. Chciałem tylko nim się zająć. Analysis complete. Nie. Ten też nie. Analysis complete. Ktoś autem przyjechał. Na autem albo ciężarówką, jedno z dwóch. Dobra, ja spróbuję sobie kogoś przesłuchać, bo on może mi dać informacje na temat miejsca przebywania gościa. Chodź. Dziękuję. No to panu już. Dziękujemy. Okej, okay, on jest gdzieś tam. To jest jeden z tych dwóch. To jest przynęta. Czyli ją zostawiamy. O, are you fucking kidding me? O, ej, to nie był ten gościu właśnie? Jest to jedna przynęta, jeden zwykły ziomek. To będzie chyba ten. A jednak nie. O, diament. Thank you. 10 kafli piechotą nie chodzi. Chyba ten niech tam szuka duchów. Lecz ja chcę wyłączyć prąd. Właśnie nie wiem, czy chcę wyłączyć prąd. Kurde, zauważył mnie ktoś? Drugi. I tamten też. No kurde, gdzie jest ten gość? Ten? Nie. O, a jednak! Dobra, no to przeciągnijmy go poza dach. No wiem. Tego go zabieram ze sobą. On se leci? Five targets remaining.
Head for the Kunganga mine. Mission info has been updated. Analysis complete. Dobra, muszę odwrócić jego uwagę. Pięknie, od razu się już przygotować, żeby podłożyć bombę. Tędy, tędy, tędy. To jest to, tak? Tak. Odkładam minę. Teraz tylko się oddalić na bezpieczny dystans. I proszę, udało się zinfiltrować posterunek. Niczym duch. To mnie bardzo cieszy. Teraz będzie ta gorsza część, czyli dotarcie do kopalni po wysadzeniu tego, bo to mi co prawda odblokuje nowe miejsca, ale niestety zaalarmuje też pewnie tych w kopalni. Z ciekawości aż zobaczę. Jak blisko. Okej, tutaj. O, i proszę, tu zaraz przy kopalni mam gdzieś lądowanie. Akurat tu jest ten czołg cały. Może dwa posterunki jeszcze są po drodze. Ja pierdzielę. O, nawet był target, żeby go zabrać. Znaczy, ja i tak wolałem go zabrać, bo wiecie, lepiej jest zabrać typa jako tako po cichu, niż go zastrzelić, no bo potem ciało trzeba schować jeszcze, a tak zabieramy typa całego i tyle. Potem go po prostu mogę zwolnić, no i cóż. Najwyżej tak to zostanie. Trochę mnie boli, że nie mogę na przykład zrobić jakiegoś takiego... nie mogę wysłać ludzi na jakieś szkolenie bojowe, żeby im podbić statystyki. To byłoby świetne. Ale zakładam, że tego raczej Kojima nie przewidział. Albo nie chciało mu się tego po prostu robić. To jest jedna z opcji. Okej, to se jedzie. Niech se jedzie. Spróbujmy to sobie zabrać. Dawaj. Biegiem, 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 biegiem. Okej, widział mnie? A nie, dobra, strzela tak na... strzela na oślep, okej. No to... lecisz z nami. Od razu ten diament cały się zużył, ale przynajmniej... jedno większe zagrożenie mam z głowy. I to mnie zadowala. To oczywiście nie, znaczy w sumie oczywiście, to nie był target. Ale mnie to tam... mnie to tam jedno. Dobra, tu jest czyste przejście już do tych kopalni. Wiecie co, ja bym sobie olał ten posterunek. To jak tam poleciał ten śmigłowiec. Chcę zobaczyć, czy są coś... jakieś dobre ludki. Plus do zwiadu. Znaczy do wywiadu właściwie. A w sumie na jedno wychodzi. Dobra, nie, 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 nie. Co mówisz?
cztery? No i dobra. Postelanek ominięty, czołg wyeliminowany. No, śmigłowca nie zestrzelę nawet jakbym chciał. Wróć, jakbym miał czym. Bo to za dużo hałasu. I zbyt duże zwrócenie na siebie uwagi. Z całym wystrzałem, jakbym miał na przykład rakietnicę. Pokaż mi to. Okej, w takim wejściu. Czekaj, czy znowu mi któryś może powiedzieć, gdzie mogę ich znaleźć. Kurde, to jakiś mocny, fajny typ jest. Dobra, wróćmy do tego. Ma hełm? Nie ma, ma gołą głowę. Zajebiście. Bang bang bagarang! Nice. Okej, ten nie zwrócił na to uwagi. Bardzo mnie to cieszy. A plus do medycznego, to też go sobie zabierzemy. Chociaż nie, czekaj, tego przesłuchamy. Jak on mnie nie zauważył? Nie wiem, ale fuks level 9000. Jest! Pięknie. Co, zabieramy pana. Tutaj koleżkę. I tego ziomeczka tam też. Dobra, jest tutaj też wejście. Chyba, że mogę to obejść całe. No, zabieramy go. To jest gdzie? Kurde, chyba prawie że w centrum obozu, jeśli dobrze widzę. Wrzucamy tego ziomka. Fultonujemy. I otwieramy sobie drzwi. Dobra. Kurde, materiały jakieś. A to metal, to metalu ma w pizdu. Już przetworzonego nawet. O, tam ktoś był. O, czyżby to była przynęta? No. Dobra. Zdjęta. Tam gdzieś. Analysis complete. Taki sobie. Ten też. O kurde, te diamenty tam są. Ja spróbuję przejść dołem. Z dala od wścibskich oczu. Oczywiście śmigłowiec akurat nadatuje. O, duży, nieoszlifowany diament! Pięknie! Jeden mniejszy. Okej, tam przez chwilę na mnie światło padało, ale na szczęście goście mnie nie zauważył. A chyba, że od tego było. Dobrze, opcja. Dobrze, dobrze. Woli do przodu. No wyciągaj tę broń! Jest! Ja pierdzielę, ale blisko! Chodź tu. Siedź cicho. Dobra, nie będzie niestety bez trybu refleks, ale nadal mogę mieć perfect stealtha. Okej, tu jest wejście zaraz. Kurde, szczerze, pozbyłbym się tego gościa. Dziękuję.
dobra, już w sumie chętnie dożyć te statystyki. Dobra, która godzina? Prawie północ, czyli jeszcze nie będą ich zmieniać, a co za tym idzie? Mogą mnie tu nie... Może nikt tutaj nie przyjść. A to jest mi bardzo na rękę. I super. Powoli do przodu. Przeładuję od razu wszystko, co mogę. O, jakaś cutscenka się odpala. No i co, teraz będą ci żołnierze, tak? Ej, ale ma inny karabin niż ja wziąłem, czyli oskryptowana cutscenka. Bo nie ma tego stunującego, tylko jakiś, który zabija. Co, są ci żołnierze, czy nie ma? Czy to jakaś podpucha tylko? Ej, chyba se żartujesz! Jezus Maria! Ej, już myślałem, że ich zastrzelił, nie? Ja nie wiem, jakim trzeba być potworem, żeby zlecić zabójstwo dziecka, a co innego, tym bardziej, żeby je przyjąć. On chyba nie umie chodzić. Dobra, bierzemy go. Zbierałem przy okazji diamenty. Kurde, ale widzieliście ile oni mieli tego tam schowanego? Strasznie dużo tego było. Dzięki za info. Dobra, zobaczmy, gdzie mi każe iść. Tu gdzieś. No dobra, no w sumie tu jest za blisko trochę. Wydaje mi się, że tutaj nie powinno być chyba żadnych wrogów, a jak już, to bardzo mało. Ten śmi... Dogeł, jak ty, że się tu znalazł? Good question. Dobra, głównie ten śmigłowiec będzie chyba problemem. Tak mi się wydaje. Okay, jak mogę? You need to give them orders. Lead them to the objective area. But they won't hear you if you're too far away from them.
Keep that in mind. Okej, jest wait i pewnie follow. Coś mi się wydaje. Realnie, no ja tutaj na razie lecę po kolei. Nie muszę z nimi walczyć, więc nie będę tego robił. Jakieś ptaki. O, zajebiście, palone ciała. Czy kto wiedzieć, dlaczego je palą? Chyba nie. Chyba nie. Ale jak mi teraz ta nocna pora po prostu pomaga. Wszędzie ciemno, więc zasięg widzenia wrogów też jest mniejszy. Ej, no chodź, no chodźcie do mnie tu! Dobra, poczekam aż przyjdą. Kogo ty niby znalazłeś? Zostawiłem kogoś wśród tego? Na zwykły KO, czy jak? Dobra, spróbuję tego wycelować, bo ma hełm. Pięknie. Aj! Aj! Pięknie. Reload. Chodź ta, chodź ta. Chodźcie, chodźcie maluczcy, jak to Ulfein na ludzi mówił. Ale do nich akurat to pasuje, bo to dzieci. Chodźcie. Ale jak tu się teraz przydaje dogeł, nie? Quiet może by i zdjęła jednego, albo obu. Po cichu. Tłumikiem, ale ona by ich nie oznaczyła na tyle szybko. A Dogeł bardzo fajnie wszystkich po kolei oznacza. Dzięki temu wiem z wyprzedzeniem, gdzie mogą stać. Czy wróć, gdzie mogą, gdzie stoi. A przez to mogę się nimi zająć odpowiednio wcześniej. Dobrze. Ładnie, to był przypadek akurat. Chodźcie dalej. Czy on ma hełm, czy nie? Nie, goła głowa. To mi się podoba. Pięknie. Tamten. For fuck's sake. Jest! Okej, ale tłumik niestety zdechł. No niestety to mi się właśnie nie podoba. Gdzie mi ten pies ich wykrył? Czy ten, nasz pieseł? Ha, no tak, oni będą pokazani, dopóki ja ich nie oznaczę. Tam gdzieś są. Tu. Jezu, jedne starczą, naprawdę? Dlaczego? Dobra, też zostań. Nie, oczywiście. Jeden cholerny śmigłowiec musiał mi to wszystko zepsuć. No, chodźcie, już jest bezpiecznie. Support helicopter has arrived. Zajebiście.
No chodźcie, nie ma co się ukrywać. Wszyscy albo nie żyją, albo są oburzeni. No. Idziecie? Pięknie. No, śmigło jest troszeczkę dostał obrażeń, no ale go naprawią. Spadamy stąd. Nie irytować mnie, chodźcie tu! Ja tego nie rozkazałem. No chodźcie. Jest bezpiecznie. Idziecie? No Jezus Maria! Spieprzamy z tego. Niby kogo zobaczyli? Wszyscy są w śmigłowcu. A jeden już w bazie. Extraction arrived at mother base. Jak ja szczerze nienawidzę tego typu misji. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. What? What? What the fuck? Jak to S? Jak to? Jak ja dostałem S? Za co? Myślałem, że będzie B albo coś. Ale nie, no wszystko na, jest na plus. Zajebiście! Pierwsza misja na S, oficjalnie. Dobra, to skipujemy. A skoro nic więcej się nie dzieje, no to ja się żegnam i do usłyszenia.